Jednym z żelaznych tematów rozmów przy świątecznym stole – samochody. Kiedy pojawi się następca malucha, jaki będzie nasz średniak? Plastycy z Ośrodka Rozwojowego Samochodów Osobowych rozpoczęli już prace stylistyczne nad Warsem, samochodem średniolitrażowym, który ma być następcą Poloneza. Konstruktorzy Syreny spotykali się na polanie w lesie w połowie lat 50. Tak wielką tajemnicę musieli zachować. Czy teraz konstruktorzy Warsa też są do tej tajemnicy zobowiązani? Częściowo tak, z tym, że oczywiście niektóre informacje na ten temat możemy już udostępnić. Pierwszą wersją Warsa był ten modelik czerwony. Ten szary modelik to była druga wersja Warsa, zbliżona nieco do tej prototypowej jeżdżącej. Natomiast trzecia wersja to jest tutaj ten modelik. Teraz kolej na czwartą wersję. Jeśli chodzi o czwartą wersję, to takie szkicowe rysunki moje, to byłaby może tutaj taki szkic. Ja widzę ten samochód jako samochód 2,5, ewentualnie nawet 3-bryłowy. Z bagażnikiem już takim większym, bo takie są tendencje światowe, jak daje się zauważyć, zarówno w czasopismach, jak i na salonach samochodowych. Wars ma zastąpić kiedyś Poloneza. Chcę wrócić jeszcze do konstruktorów Syreny. Kiedy pracowali nad Syreną, polscy inżynierowie, kazano im 50% części użyć z Warszawy. Czy w tej chwili ma pan też taki nakaz, na przykład użycia części z Poloneza? No raczej, jeżeli chodzi o zastosowanie tutaj pewnych elementów, czy też silnika, to byłby to silnik z Warsa, tego jeżdżącego w tej chwili. Tego z pierwszej generacji? Tej z pierwszej generacji, z tym, że ta czwarta wersja była już dostosowana do całej rodziny silników, łącznie z dieslem. Długość 4 metry, wysokość 1,40 m, szerokość 1,70 m. Co się dalej stanie z pana pracą, z tymi modelami? Chcielibyśmy ten samochód oczywiście wdrożyć do produkcji. Zależy od tego, jakie będziemy mieli możliwości finansowe i to głównie nas, że tak powiem, trzyma. Ale nawet gdyby były pieniądze, to dopiero za parę... Za parę lat oczywiście.